Cześć, witajcie w kolejnym odcinku naszej adwentowej serii Oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Do tej pory naszymi gośćmi byli m.in. Marcin Zieliński, Maja i Krzysztof Sowińscy, Gabi i Wojtek Gąsiorowie. A co ich wszystkich łączy? Goście dzisiejszego odcinka. Zapraszam serdecznie na rozmowę z Irminą i Marcinem Śliwińskimi. Zacznij wielbić Boga, wpadniesz w rzekę, która zacznie płynąć i nie będziesz się po prostu orientował, gdzie jesteś w pewnym momencie, ale będziesz tam, gdzie Bóg chce cię mieć. Kiedy ludzie będą przychodzić do waszych wspólnot, do waszej wspólnoty, żeby przyszli i żeby ożyli. Przygotuj się na jego przyjście. Uwielbieniem. Zapraszam serdecznie naszych gości dzisiejszych, Irmina i Marcin Śliwińscy. Cześć, dzień dobry, witajcie. Cześć, witajcie. Witamy. Bardzo się cieszę, że jesteście tutaj z nami, że odpowiedzieliście na nasze zaproszenie. W tym małym wstępie, którego wy jeszcze nie słyszeliście, zapowiadałem pewną informację, a mianowicie nawet pewnie nie jesteście świadomi. Nie wiem, czy wiecie, kto był gościem już tych naszych spotkań wcześniejszych, ale wam tylko opowiem. Marcin Zieliński, rozmawialiśmy z nim o książce Chwała mu, jak uwielbiać. Był Krzysztof i Maja Sowińscy. Rozmawialiśmy z nimi o między innymi o projekcie Live Experience. Była także Gabi Gąsior z Wojtkiem, rozmawialiśmy z nimi o projekcie Niebo. I uwaga, pytanie, co łączy te wszystkie osoby ze sobą? Uwielbienie. Nie wiem, uwielbienie. Brawo, brawo. Ale powiem szczerze, że w ogóle zacne grono w sumie. Nie wpadłam na tak. To, ale pewnie dążymy do tego, że w każdym... Zmaczaliśmy trochę palce tak, w każdym z tych projektów. Trocheście namaczali tych palców tam. Ja przyznam, że ja też nie od początku byłem świadomy. Kiedyś po prostu myślę sobie, robimy serię adwentową, oczekujemy Twojego przyjścia w chwale, zaprosimy różnych gości. Gdzieś tam ta lista już zaczęła się powoli układać, kogo będziemy zapraszać. I kiedyś mówię do kolegi Piotra, słuchaj, a może Marcin i Irmina, może oni by trochę poopowiadali o tym, jak to było z Chwała mu. I to było już wtedy, kiedy ta lista gości wcześniejsza była zamknięta i potem odkryłem Live Experience, reżyseria Irmina Śliwińska. Zdjęcia Marcin Śliwiński. Tam na montaż był. Przepraszam. Tak. Potem kolejna rzecz, czyli Gabi z Wojtkiem, projekt Niebo, reżyseria Irmina Śliwińska. To prawda. Chwała mu, Irmina Śliwińska. Opowiedzcie, jak to się stało w ogóle, że jesteście właśnie nie na tym froncie, ale gdzieś tam z tyłu działacie i zarządzacie wszystkim, tak, że was nikt nie widzi dzisiaj. Odsłaniamy karty wasze. To jest w ogóle super historia, dla nas niesamowicie ważna, bo właśnie pokazuje takie konkretne działanie Pana Boga w naszym życiu i też takiej odpowiedzi naszej na to wszystko, co się działo. Może tak chyba zaczniemy, opowiem o tej Chorwacji. Tak, chyba trzeba by było zacząć od tego punktu, gdzie to się wszystko zaczęło, gdzie dzięki czemu poznaliśmy właśnie tych wymienionych przez ciebie, ciebie osoby i gdzie, w którym momencie to się zadziało, to, że weszliśmy w ten świat uwielbienia, nie? Tak, bo to było tak, że my już od dawna jesteśmy osobami, które są wierzące. Byliśmy we wspólnotach charyzmatycznych, więc to wszystko nie było nam jakoś tak bardzo obce. Tak. No, tak jakby trochę w innym środowisku, w innych miejscach. I też no, jesteśmy bardzo związani z branżą medialną, telewizyjną, filmową. Też wiele lat mamy doświadczenia, jeśli chodzi o pracę właśnie w reklamie, w telewizji, w filmie. Więc to jest coś, co kochamy robić. No, co zajęło dużą część naszego życia w sumie, prawie dorosłego, bo tam byliśmy na studiach, już zaczęliśmy pracować jakoś tak w mediach, czy jednak w telewizji, a bardziej przy filmach, więc doświadczenia zbieraliśmy dużo w tym świecie, nie? Tak, ale mieliśmy taki moment, który chyba publicznie nie mówiliśmy, że w pewnym momencie stwierdziliśmy, to było dla nas takie bardzo ważne, żeby to, co mamy, te nasze dary, talenty, żeby tak jakby pomagać i też wykorzystywać w kościele, ale mieliśmy taki moment, kiedy stwierdziliśmy, kurczę, już jesteśmy tak zmęczeni robieniem czegoś dla kościoła, bo mieliśmy wrażenie, że tak jakby spotykamy się trochę z takim niezrozumieniem, że my chcemy dobrze, i tak dalej, i tak dalej. Więc stwierdziliśmy, dobrze, już nie robimy, pracujemy sobie, robimy swoje. Działamy w kościele, ale już nie tak pod takim kątem medialnym, tylko po prostu pod jakimś tam bardziej modlitewnym, wspólnotowym i w ogóle. Przyszła pandemia i jak wiemy, dla wielu branż, dla wielu ludzi ten moment był niesamowicie trudny. No my mieliśmy taką sytuację, że finansowo układało nam się bardzo dobrze, bo byliśmy
na umowę o pracę w różnych firmach, ale no, tych projektów było trochę mniej, tej pracy było troszeczkę mniej i wyjechaliśmy na wakacje do Chorwacji. To był wrzesień 2020 rok. No i stwierdziliśmy, dobra, no to pomodlimy się i zapytamy się Pana Boga, co powinniśmy robić, może ma dla nas jakiś taki plan, bo w naszym życiu pokazała się taka stagnacja i stwierdziliśmy, że to jest może dobry moment, żeby zapytać się Pana Boga, co On myśli i co chce. I mieliśmy kilka takich myśli nam przyszło do głowy, do serca, takich przekonań, na przykład między innymi... Tak, ja miałem takie mocne przekonanie, to była taka jakaś moja główna intencja, z którą szedłem na tę naszą modlitwę w Chorwacji, bo już, no, tak jak wspomnieliśmy, pracowaliśmy już bardzo długo w tym świecie medialnym i tak czułem, że moje serce już nie jest tam do końca. Myślę, że pandemia mi i wielu osobom też jakoś tak uświadomiła pewne rzeczy, że no, ta praca nie jest koniecznie aż taka istotna, ważna i można żyć bez pracy. Praca jest ważna, żeby jest nie ważna, było. Tak, ale że nie jest najważniejsza, nie? A gdzieś tam jak się jest w tym świecie i robi się te rzeczy, no to ona tak bardzo, no, dużo czasu się temu poświęca, nie? Takiemu zdobywaniu karierze. Tak. Jakieś osiąganiu kolejnych etapów tej swojej karierze, jakichś nowych doświadczeń i w ogóle, no ale czułem w sercu, jako że, no, tak jak wspomnieliśmy, byliśmy osobami wierzącymi, modliliśmy się regularnie, pytaliśmy Pana Boga, żeby się tak konkretnie spytać, czy ja mam jeszcze pracować w tej firmie postprodukcyjnej, w której pracowałem, czy nie. No i stwierdziłem, że otworzę Ewangelię z dnia, jaka była, i to było wspomnienie Mateusza Ewangelisty. Tam jest ta Ewangelia właśnie, jak Jezus przychodzi konkretnie do pracy, do Mateusza i mówi mu, pójdź za mną, nie? I ja śmieję, że to była moja chyba najkrótsza modlitwa w życiu, ale taka najbardziej konkretniejsza i taka, która zmieniła bardzo wiele w moim życiu, nie? No, ale na tej modlitwie jeszcze przyszło nam takie przekonanie, które bardzo nas zaskoczyło i tu właśnie zmierzam w tym kierunku tych projektów, żeby odezwać się do Marcina Zielińskiego, ponieważ on potrzebuje ludzi z naszymi umiejętnościami do realizowania różnych projektów. A dla nas to było, no, jak już wspomnieliśmy, dziwne, bo stwierdziliśmy, że już dla kościoła za bardzo rzeczy, że nie robimy nic. Tak. I też tak naprawdę nie znaliśmy Marcina, nie znaliśmy nikogo z jego znajomych, tego środowiska, więc stwierdziliśmy, no dobra, no wracamy z Chorwacji, spróbujemy może jakoś do niego dotrzeć, ale nie zdążyliśmy zrobić nic w tym kierunku, ponieważ następnego dnia zadzwoniła do nas nasza wspólna znajoma, która mieszkała na co dzień w Anglii, Agnieszka, i powiedziała, słuchajcie, bo przyjeżdżam do Polski, spotkamy się, mogę u was nocować, my mówimy tak, oczywiście. I ona dodała, bo wiecie co, bo pomyślałam sobie, że może byście poznali Marcina Zielińskiego i już mówiłam was na spotkanie. I dla nas był taki fajny znak, że chyba Pan Bóg chce coś zrobić w tym kierunku i że to faktycznie te myśli były od niego. No i właśnie to sprawiło, że poznaliśmy się z Marcinem, potem właśnie z Krzysiem, z Mają, z tymi że dołączyliśmy też do wspólnoty Głos Pana, bo to też było jedno tak z takich głosów na tej modlitwie Pana Boga, że obietnica takiej taka wspólnoty, obietnica, że będzie miejsce dla nas takie ważne. Bo wtedy jeszcze nie mieliśmy wspólnoty, mieliśmy przerwę po wcześniejszej wspólnocie, więc to jest też kolejna jakaś rzecz, nie? Tak. Która się tam wydarzyła. Tak samo też Gabi i Wojtek też. To też jest razem. To jest w ogóle jeszcze jedna historia piękna tego projektu, którą też bardzo lubimy, ale chyba już długo odpowiadaliśmy na to pytanie. To niezwykłe, ja bardzo lubię takich gości, którzy rozmawiają, to jest rewelacja dla prowadzącego. Można optać po prostu. Ale ja tak lubię mówić, więc może nie mógłbym gadać. Tak, szczególnie, że to jest dla nas bardzo ważne, bardzo my tym tak, więc chciałabym trochę oddać Ci głos. Super, no bardzo się cieszę, opowiadajcie, po to jesteśmy tutaj, żeby Was słuchać. Czyli tak naprawdę, jak sobie myślę o tym takim instruktażu, od czego zacząć, to trzeba wyjechać do Chorwacji, to jest ważna rzecz, tak? I tam wsłuchiwać się w głos Pana Boga, patrząc na te piękne być może szczyty i morze, które koi wasze serca, i tam usłyszeliście ten głos. O tyle łatwiej jest patrzeć na piękny krajobraz. Tak, jak się ma przed sobą morze, piękne góry i w ogóle, to tak. To jakoś tego Pana Boga jakoś tak chyba mocno czuć. I trzeba też, to taka przestroga, że trzeba uważać Pana Boga, o co się prosi, bo można prosić o jedno, a dostać naprawdę coś wielkiego, więc uważajcie. Ale to jest fajne. Bardzo polecam. No właśnie, bo pytanie, bo wy
prosiliście, czy pytaliście o jakiś konkret, o jakąś wskazówkę? A jak to było? Czy mieliście marzenie, żeby coś zrobić? Bo z tego, co mówicie, to jakby Pan Bóg sam do was przyszedł z tym wszystkim, prawda? Pan Bóg, myślę, że widział nasze serca, widział to, że my chcemy gdzieś więcej na pewno, bo myślę, że mieliśmy wiele etapów w swoim życiu gdzieś, gdzie po prostu były takie bardzo mocne przeskoki duchowe w jakiejś tam naszej dziedzinie. Myślę, że to, że zrobiliśmy sobie, może nie tyle co przerwę, co, że poszliśmy po prostu gdzieś ten w świat trochę, zdobyć jakiegoś takiego doświadczenia, poznać tam ludzi, pracować w tych takich świeckich rzeczach, w świeckiej branży, w jakichś tam firmach, to też był jakiś plan Pana Boga, żebyśmy my tam nazbierali jakiegoś takiego doświadczenia fajnego, żebyśmy się dużo nauczyli i żebyśmy później mogli to oddać Panu Bogu, nie? I ja wierzę, że to nie było tak, że po prostu my porzuciliśmy Pana Boga, żeby iść w ten świat, tylko że byliśmy z Panem Bogiem i On nas tam powołał. Swoją drogą, że dużo ludzi też tam spotkaliśmy, niewierzących, którym mogliśmy głosić Jezusa i być takimi świadkami. Więc no, myślę, że to był plan Pana Boga cały czas, nie? I że ten moment, ta modlitwa, to już była taka odezwa Pana Boga do nas, że okej, teraz ja chcę was mieć, nie? Jedną rzecz mi otworzyłeś teraz w głowie, a mianowicie ta ewangelizacja i spotkania z ludźmi. Pracowaliście, czy pracujecie nadal pewnie w różnych środowiskach. I ja tak zastanawiałem się nad tym, na ile ewangelizacja w takich miejscach powinna być takim przesłaniem typowo wprost, mówieniem o Panu Bogu, a na ile po prostu byciem dobrym w tym, co się robi, okazywaniem serca dobrego. Jak to u was wygląda w waszych pracach na co dzień? Na pewno jest tak, że to, co jest dla mnie najważniejsze, to to, żeby kochać ludzi i żeby dawać ludziom wolność. I ja nigdy też nie miałam takiego myślenia i takiego patrzenia, że teraz to ja gdzieś idę i nagle będę ludzi nawracać, albo że każdy musi myśleć tak, jak ja myślę, bo myślę, że to w ogóle nie o to chodzi, nie? I my mamy wokół siebie niesamowicie dużo wspaniałych, pięknych osób, które może patrzą inaczej, myślą inaczej, ich poglądy są inne, ich relacja z Bogiem, z Kościołem jest totalnie inna, ale oni są naprawdę niesamowitymi ludźmi, są cudowni, bardzo dużo się od nich uczymy i jesteśmy niesamowicie im wdzięczni za to też, w którym my możemy być w miejscu, bo naprawdę od nich mega, mega czerpiemy, ale to też tak jest, że no, nie wstydzimy się swojej wiary i to jest coś, co jest dla nas super ważne, to jest coś, co nas niesamowicie zmieniło. Ja myślę, że też odkąd jesteśmy w tej wspólnocie i odkąd żyjemy uwielbieniem i tak naprawdę dzięki tej wspólnocie zrozumieliśmy, o co chodzi w uwielbieniu i pewnie jeszcze dużo jest przed nami do odkrycia, to tak naprawdę też postrzeganie rzeczywistości się zmieniło i też mówienie o naszej wierze, głoszenie. Więc myślę, że to zależy. Na pewno jest tak, że czasami mówimy o tym zupełnie wprost i mówimy o naszej wierze, o Bogu, proponujemy ludziom modlitwę. Bardzo często jest tak, że na przykład widzimy, że ktoś w pracy, nie wiem, ma jakieś problemy zdrowotne, czy na planie zdjęciowym, no to od razu proponujemy i mówimy, słuchajcie, bo doświadczamy, jak Jezus w naszym życiu uzdrawia, widzimy niesamowite cudy, jak chcesz, możemy się też za ciebie pomodlić, nie? I też mamy takie doświadczenia, gdzie ludzie są po prostu uzdrawiani, więc tak, to zależy. Na pewno staramy się nie narzucać z naszą wiarą. Przynajmniej mam taką nadzieję i chciałabym, żeby ludzie wiedzieli, że bez względu na to, czy wierzą, czy nie, no to dla mnie są i tak niesamowicie ważni, nie? No i jakie są reakcje, że tak powiem, jeszcze przepraszam, przerwę, jakie są reakcje tych ludzi, kiedy prosisz i pytasz, czy możesz się nad nimi pomodlić? Czy są zdystansowani, czy są otwarci na to? Reakcje są bardzo różne, bo wydaje mi się też, że jesteśmy po prostu różnymi ludźmi i każdy ma jakieś swoje poglądy. Czasami jest tak, że ludzie reagują bardzo, nie wiem, nie chcę powiedzieć, że źle, ale tak. No, spotykam się często z takim niezrozumieniem, na takiej zasadzie, że w ogóle o czym ty mówisz i co to ma być, jaki Jezus, co za dziwne rzeczy opowiada, że to jest niemożliwe, a z drugiej strony też mam masę osób, które naprawdę też słuchają z zaciekawieniem, które chcą doświadczyć tego, czego my tak naprawdę doświadczamy na co dzień, ale to też jest takie moje doświadczenie, że zazwyczaj w większości jednak osoby, którym proponujemy modlitwę, tej modlitwy chcą, że jednak zdrowie to jest coś takiego niesamowicie ważnego, że godzą się na tą modlitwę
i naprawdę możemy widzieć, jak dzieją się cuda, więc to dla nas też jest takie ważne. Tak, szczególnie myślę, że my bardzo budujemy relacje z takimi osobami, że to jest dla nas taka podstawa po prostu, żeby najpierw zbudować takie dobre, zdrowe relacje, żeby oni wiedzieli, że tak nawet najpierw po ludzku mogą na nas liczyć, że zawsze ich wysłuchamy, zawsze z nimi porozmawiamy, że będziemy im pomocni, że sami jest, mamy taką łagodność, jakąś radość, dobroć i myślę, że tych ludzi wtedy to o wiele bardziej przekonuje, niż jakbyśmy, wiadomo, z młotkiem na nich szli i próbowali im na siłę wbić to po prostu wszystko do głowy, nie? Tak, no zresztą też nie mamy takiej intencji, nie? No nie mamy zdecydowanie, więc to, tak. Więc zawsze tak wypływa bardziej z nas samo, a... Z miłości, no... No tak, no bo niekoniecznie, gdy ktoś jest głodny i prosi o kanapkę, to mówisz mu, że pomodlę się za ciebie, tylko częstujesz kanapką wtedy, prawda? Tak. Ale to też jest fajne, słuchajcie, przykład a propos wykonywanej pracy, że dla nas to też jest na przykład niesamowicie ważne, że wszystko, co robimy i jakie mamy zadania w pracy powierzone, żeby po prostu robić to jak najlepiej, nie? I taka uczciwość, odpowiedzialność, to jest też to, co, na czym nam zależy i też po prostu staramy się wykonywać jak najlepiej takie powierzone obowiązki, nie? I wydaje nam się, że to też jest super ważne właśnie, żeby być odpowiedzialnym za to, w którym miejscu jesteśmy i gdzie jesteśmy postawieni. No. Myślę, że przykład waszego życia i tego, co robicie, to jest doskonały przykład tego, o czym mówił w świętej pamięci ksiądz Kaczkowski, że dość katolipy, bo wy macie rzeczywiście mocną pracę rozwiniętą i mocne skille, że tak powiem, jak to pewnie niektórzy powiedzą, i to wszystko wykorzystujecie też na Bożą chwałę i właśnie chwała mu, no to jedno z takich największych przedsięwzięć chyba, które produkowaliście, prawda? Tak, no, myślę, że tak. Myślę, że tak. Myślę, że tak i wydaje mi się, że to było tak jakby potwierdzenie trochę tego, co powiedzieliśmy teraz, że wiadomo, że bardzo nam zależało na tym, żeby to było po prostu piękne i żeby pomagało to i w modlitwie, i żeby miało też taki wymiar proroczy. Nie bójmy się użyć tego słowa, to było naszym mocnym celem, ale no to właśnie też wynika z tego, czy bez względu na to, czy robimy coś dla Pana Boga, czy robimy coś w pracy, no to wkładamy po prostu to jak najwięcej serca i staramy się, żeby po prostu to było najpiękniejsze, bo to jest coś, co jest dla nas super ważne, żeby robić rzeczy najlepiej po prostu jak potrafimy i żeby korzystać z tego. No i sami jesteśmy niesamowicie dumni z tego, jak pięknie wyglądało. Śmiejemy się, że to obecnie nasze najbardziej ukochane dziecko. Tak, i jesteśmy niesamowicie dumni z tego, jak wyglądało to wszystko i z całej ekipy, która włożyła niesamowicie dużo serca, niesamowicie dużo talentów i czasu, żeby ten efekt był taki, jaki był, no bo wiadomo, takich projektów nigdy nie robi się w dwójkę, w trójkę, w czwórkę, tylko to jest porządna ekipa, ludzi potrzebne, którzy oddają kupę serca, żeby to wszystko wyszło tak pięknie. Ale też słyszymy mnóstwo cudownych świadectw po tym wydarzeniu i dla nas to jest też takie budujące, że to no było potrzebne, że to pozmieniało ludzi życie, że pouwalniało ich od jakichś nałogów, od różnych rzeczy, więc no to są takie rzeczy, które tak budują i które tak dają taką siłę Bożą na kolejne jakieś projekty i rzeczy, nie? Chcę trochę nawiązać do tego twojego porównania, mówisz o ukochanym dziecku, czyli w takim razie możemy powiedzieć, że poczęcie nastąpiło w Chorwacji, a w Łodzi miały miejsce narodziny, tak? No jeszcze trzeba wrócić do tej serii YouTube'owej też, no bo to też jest nam bliski projekt, od którego się w sumie tak naprawdę zaczął... No opowiedzcie właśnie, jakie były kroki, czyli Pan Bóg wam powiedział, połączył was jakoś z Marcinem Zielińskim, zaczął rodzić się jakiś projekt, pomysł, czyli co, w takim razie pierwsze były nagrania YouTube'owe i dopiero w trakcie stwierdziliście, że a może zrobić coś takiego na 10 tysięcy osób, czy już od początku założenia były takie, że robimy wielkie spotkanie modlitewne, uwielbienie w Łodzi, w Atlas Arenie, na które zaprosimy 10 tysięcy osób, mnóstwo muzyków i będzie to niezwykłe miejsce doświadczenia Bożej obecności? Założenia początkowo były takie, żeby zrobić taką serię na YouTube. W ogóle założenia były bardzo proste. Tak. My w ogóle nie jesteśmy w stanie powiedzieć, kiedy to się urodziło do czegoś takiego wielkiego. A, to można tak, zacząć od tego. Bo to było tak, że Marcin jakoś chyba, nie wiem, w czerwcu zarzucił ten temat, że może coś takiego byśmy zrobili na YouTubie. W czerwcu przed nagraniami tymi YouTube'owymi. Tak, przed nagraniami YouTube'owymi, czyli w 2021 roku. I na przykład miał być jeden dzień nagrań, chyba z dwa czy trzy zespoły. Tak. I nagle w trakcie rozmów, co by można było zrobić, jakby to mogło wyglądać, zespoły można by było zaprosić. Szacowania kosztów, stwierdziliśmy, że okej, zrobimy 14 odcinków.
Tak, i wyszło nam 7 dni zdjęciowych. Podzielimy to na jakieś dwie serie. Chyba tak to miało, nie pamiętam dokładnie, ale coś takiego. I w bardzo szybkim tempie organizowaliśmy to wszystko. Nie wiem, kiedy to się rozrosło do czegoś takiego i to, co było dla nas niesamowite, to to, że w momencie takie potwierdzenie, że to wszystko jest taką Bożą sprawą, bo ja mam taki dziennik duchowy, nawet go przyniosłam, żeby pokazać, w którym zapisuję sobie właśnie różne takie rzeczy, co mi przychodzą na modlitwie i codziennie rano otwieram go, żeby zobaczyć, w którym miejscu byłam rok temu. Czy zmagałam się z tym samym, czy coś się zmieniło, czy jakieś słowa, wierzę, że Bóg do mnie powiedział i tak dalej, i tak dalej. I w momencie, kiedy zaczynaliśmy nagrania tej pierwszej serii i otworzyłam właśnie ten dzienniczek duchowy, żeby zobaczyć, co się wydarzyło rok temu, to uświadomiłam sobie dopiero w tym momencie, to było zupełnie nieplanowane, że ta nasza modlitwa w Chorwacji odbyła się dokładnie rok przed pierwszymi nagraniami do Chwała Mu. I to było dla mnie takie wow, Boże, że to... Naprawdę tak, że jak, to jest swoje. Jak zobaczyliśmy te wszystkie obietnice, które Pan Bóg jakoś złożył w naszym sercu, to stwierdziliśmy, że przez ten rok wszystko się wypełniło, nie? Że tak, to musiało być naprawdę dla nas takie na Boże słowo robiliśmy. I chyba w momencie, kiedy nagrywaliśmy drugą serię, czyli w listopadzie, któregoś. No chyba było przed nagraniami tej drugiej serii. Pamiętam, że któregoś dnia wstaję rano, byłam na nagraniach w ogóle gdzieś w górach jakiegoś teledysku i dostaję wiadomość od Marcina, że na naszej wspólnej grupie, że a może byśmy kiedyś zrobili takie duże uwielbienie na jakiejś hali, na jakimś stadionie, coś takiego i co wy na to. To była godzina 5 rano, jak ja się obudziłam, nie chciało mi się wstawać, a ta wiadomość mi tak podbudowała, że tak, zróbmy to, to musi być niesamowite, nie? Więc to wszystko tak myślimy, że bardzo rosło. Myślę, że to też było ważne, że my staraliśmy się w tym czasie jakoś tak bardzo wsłuchiwać w ten Boży głos, żeby nie robić tego za bardzo po ludzku. Dlatego też właśnie od tych, powiedzmy, 3 zespołów, 1 dnia zdjęciowego urosło do 14 zespołów w tej serii YouTube'owej i do 7 dni zdjęciowych, bo wierzyliśmy, że jakoś tak Pan Bóg nas do tego powołuje, żeby to było większe, 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 a On się zatroszczy, no bo też trzeba, myślę, że to jest też cenne, żeby powiedzieć, że no my nie mieliśmy finansów na to gotowych, nie? Fundacja Marcina nie miała takiego budżetu, ale mimo wszystko to się udało zrobić i udało się uzyskać ten budżet, żeby to wszystko zamknąć, nie? I gdzieś tak mieliśmy po tej serii YouTube'owej, jak już po nagraniach, nie jeszcze po wypuszczeniu wszystkich, no bo to trochę się zeszło, zanim się wypuściło te 14 odcinków, że właśnie w takiej rozmowie właśnie byliśmy po tych nagraniach, żeby dalej się wsłuchiwać, co Pan Bóg chce robić i żeby czekać właśnie może na takie zielone światło. Bo wiecie, bo ja to jestem taka, że ja już od razu, dobra, to gdzie, to kiedy, to co, to robimy, to. A Marcin z Marcinem, Irmina, poczekaj, czekamy na zielone światło. Tak, jejku Boże, daj to zielone światło, bo już po prostu nie wytrzyma. Już chcę robić, tak. A chłopaki, Irmina, spokojnie, czekamy na zielone Więc gdzieś tak, tak naprawdę w styczniu tego roku dostaliśmy taki, myślimy, że taki znak od Pana Boga, że okej, że działamy, nie? Tak, i na że początku, robimy. No było to też o tyle ciężkie, że jak zaczęliśmy pytać, rozmawiać z ludźmi, dowiadywać się już o takich rzeczach nawet technicznych, jak to zrobić, to sporo osób też w to nie wierzyło, że to się może udać i bardzo często słyszeliśmy, że takie ze strony technicznej jest to strasznie ciężkie, bo nam zależało na tym, żeby to było 6 godzin uwielbienia bez żadnej przerwy i bardzo często było, co wy, to wam się nie uda, to jest niemożliwe. Często osoby wierzące mówiły, tak. 6 godzin uwielbienia, kto na to przyjdzie, kto będzie chciał się tyle modlić. Tylko pokazuje bardzo, jak to było robione na Boże Słowo. Wierzyliśmy, że to jest wszystko robione na Boże Słowo. Tak samo było przy serii YouTube'owej w sumie, że wiele osób nam mówiło, że jak chcecie w czerwcu zacząć przygotowywać taką serię 14,5 godzinnych uwielbień i zacząć to we wrześniu, że to jest mało czasu, że takie rzeczy się przygotowuje przez rok, minimum tak naprawdę, nie? A my wierzyliśmy, że robimy to na Boże Słowo i że Pan się zatroszczy i się zatroszczy. A czy na początku myśleliście w ogóle o kolejnym kroku, o owocach tego, jakie to przyniesie, czy po prostu robiliście swoją robotę powoli, krok po kroczku? Na pewno było tak, że mieliśmy jasno określony chyba w sercach i w głowie taki cel, na czym nam zależy i że bardzo chcemy, żeby po prostu to wydarzenie oddało Bogu chwałę, ale też właśnie ta formuła tych 6 godzin uwielbienia była taka, że sami po sobie wiemy, że czasami jak jesteśmy
modlimy się i jesteśmy w uwielbieniu, no to czasami wystarczy tam minuta, dwie minuty i udaje nam się wejść w taką głęboką modlitwę, że czujemy, że ta Boża obecność faktycznie jest, a czasami po prostu tego czasu potrzeba więcej, żeby faktycznie tak się zanurzyć w tej modlitwie. I dlatego no, zależało nam na tym, żeby te 6 godzin tego uwielbienia było. I też mamy sami takie doświadczenie, że w momencie, kiedy uwielbiamy Boga, stajemy w Jego obecności i wierzymy, że On jest obecny, to dzieją się cuda i dzieją się uzdrowienia. I doświadczaliśmy tego niejednokrotnie, kiedy podczas uwielbienia właśnie ktoś został uzdrowiony. Ostatnio na przykład byliśmy na Ukrainie i Karolina też z naszej wspólnoty, bo głosiliśmy tam Jezusa, prowadziła uwielbienie i w przeciągu 3 minut jedna kobieta została uzdrowiona, miała problemy z nogą, ta noga ją bardzo bolała, miała takie znamiona wystające na nogi i w ciągu 3 minut to wszystko zniknęło. Więc my mieliśmy takie doświadczenie, że jeżeli będziemy uwielbiać Boga, to tak naprawdę te cuda będą działy się same, no bo obecność Boża jest w stanie to zrobić i On przemienia wszystko, nie? Tak, i myślę, że też szliśmy z takimi założeniami, znaczy tworzyliśmy to wydarzenie z takimi założeniami, żeby ten plan nie był na pewno też jakoś tam przegadany, żeby nie było tam za dużo rzeczy, żeby się nie działo, żeby było głównie skupienie na tym uwielbieniu i żeby to przeważało na tym wydarzeniu. I też szliśmy z takimi założeniami, że żeby oczekiwać rzeczy, których się nie spodziewamy. Nie mieliśmy jakiegoś jasnego celu, że muszą być ludzie uzdrowieni, tylko szliśmy z takim założeniem, że jak Pan chce podczas tego wydarzenia przyjść, ma być Maranata, przyjść Panie Jezu, to niech to będzie. Nie? Chcieliśmy być tacy otwarci na to, co Pan Bóg chce zadziałać podczas tego uwielbienia, żeby z taką otwartością to robić. Dlatego staraliśmy się nie zamykać, na ile mogliśmy przy takim wydarzeniu, zamykać tego wydarzenia w jakieś takie konkretne ramy, żeby nie zabić tego ducha, który przychodzi. Wiemy, tak jak chce, co nie było łatwe przy takim wydarzeniu, wierzyliśmy, że udało nam się zachować jakąś taką płynność i tego ducha wydarzenia, nie? Teraz myślę o jednym, bo kiedy wyobrażam sobie to przedsięwzięcie wielkie, kilkanaście zespołów, wiele godzin uwielbienia, modlitwy i was z tyłu raczej widzę jako tych reżyserów, ciebie Irmina, reżyserkę tego całego przedsięwzięcia, biegającą, dopilnującą wszystkiego, żeby wszystko było tak, jak należy. Czy ty w tym wszystkim i ty, Marcin, mieliście też taką przestrzeń na uwielbienie? I tu myślę zarówno o tych odcinkach YouTube'owych, ale także o te wielkie wydarzenie w Łodzi. Czy dla was też to był czas doświadczenia Bożej obecności, czy po prostu mieliście posługę wtedy i byliście skupieni na tym, żeby to inni doświadczali, a niekoniecznie wy w tym czasie? Na pewno było trudniej, bo no, trzeba było jednak być cały czas skupionym na tym, co się dzieje, na animacjach, które wychodzą, na świetle, na całej sytuacji na scenie i tak dalej, i tak dalej. No to jest bardzo dużo rzeczy, których tak no, też z boku nie widać i bardzo w trakcie sporo różnych jest zmiennych, może problemów też, które trzeba jakoś tam rozwiązywać. Na pewno na nagraniach Chwała Mu na YouTubie było to prostsze, niesamowite, trochę. Tak, że no, kiedy wszystko ruszyło, czasami wystarczy dosłownie taki chwila, moment, już gdzieś tam byliśmy w tej głębokiej modlitwie. A tutaj chyba na Chwała Mu naprawdę mieliśmy taki zachwyt nad tym, co Pan Bóg robi, ale jednak no, trzeba było być cały czas skupionym na tym, jednak co się dzieje. I czasami nawet tak jest, że jak słuchamy świadectw pochwała Mu, jak ludzie mówią wow, a wtedy to była taka piękna modlitwa, a wtedy, a my czasami mamy takie ojej, że trochę może coś nas ominęło, tak niby po ludzku, bo nasze tak jakby umysły były zaangażowane też w coś innego, ale no niesamowicie się tym wszystkim cieszymy, co się wydarzyło. Tak. I sami też przeżyliśmy to wydarzenie duchowo bardzo mocno, w ogóle ten cały okres przygotowań, więc to nie ma co do tego wątpliwości, ale wydaje mi się, że na pewno co innego jest jednak tak stać i pilnować, nie? Myślę, że to było dla nas trochę pod innym kątem ważne niż dla wielu osób i my na pewno przeżyliśmy to też inaczej niż wiele osób, ale myślę, że mieliśmy przeżyć tak, jak przeżyliśmy, nie? Ja pamiętam dobrze, jak się już wszystko skończyło i wsiedliśmy do samochodu, już wyjeżdżając z Atlas Areny i jechaliśmy tym samochodem, chyba ty czułaś podobnie, nie? Że jakoś tak brakowało mi świadomości, że już jesteśmy po. Tak,
Tak, było. Że to było takie dziwne uczucie, że jechałem tym samochodem po wszystkim i jeszcze miałem w głowie myśl... Nie docierało. Nie docierało i miałem myśl, ciekawe jak będzie na chwała mu, a byliśmy już po, nie? I tak, my w ogóle marzyliśmy o tym momencie, żeby było po chwała mu i co wtedy będziemy czuć, coś się takiego fajnego dokonało. I pamiętam, że dopiero jakoś w poniedziałek chyba około 21, czyli jakoś 24 godziny od skończenia w ogóle wydarzenia, spojrzeliśmy tak na siebie i powiedzieliśmy, Panie Boże, udało się, tak? To się udało, zrobiliśmy to, chwała została Tobie oddana. I dopiero jakoś po 24 godzinach chyba nam przyszła świadomość tego wszystkiego, co się wydarzyło. 24 godziny po tym, oddech złapany, tak? Wydarzyło się, udało się wszystko tak, jak miało się udarzyć, tak jak Pan Bóg tego chciał. I czy od razu w Waszym sercu pojawiło się pragnienie i pytanie, Panie Boże, a może chcesz więcej? A może kolejne uwielbienie rzeczywiście w Bazylice Świętego Piotra? My mieliśmy... Mieliśmy, ogólnie był plan taki przed chwała mu, że na chwała mu w Łodzi... Opowiemy to, bo tego chyba nikt nie wie, to publicznie nie szło nigdzie. Tak. Że jakoś dwa tygodnie przed chwałą mu mieliśmy już termin kolejnego. Mieliśmy miejsce, termin zaklepany, zarezerwowany, więc mówimy, a może na koniec w ogóle wszystkiego ogłosimy jeszcze przyszłoroczne wydarzenie. To taki był pierwszy plan, żeby w ogóle ogłosić, kiedy będzie chwała mu 2023. Było to wszystko zapisane w naszym planie, w Excelu, że że ogłaszamy to wydarzenie w 2023. Ale jakoś tydzień przed chyba wydarzeniem dzwoniliśmy się z Marcinem jeszcze Zielińskim i tak rozmawiamy o tym wydarzeniu i przechodzimy cały plan wydarzenia. I tak wyszło jakoś, że całej naszej trójce na modlitwie tego dnia przyszło, żeby jednak tego nie robić. To było tak, że jakoś w tym dniu, jakoś tak parę dni przed, zarówno my, jak i Marcin mieliśmy jakieś takie poczucie, że to nie jest ten moment, żeby ogłaszać datę, że to nie może być tak, że po prostu wpadniemy w jakiś schemat, że teraz co roku będziemy robić podobne wydarzenie i że w jakimś podobnym miejscu czy coś takiego, że Bóg chce to pomnażać, że chce zmieniać, że chce cały czas coś nowego, coś innego i że ważne jest to, żebyśmy byli zasłuchani w Jego plany, a nie w nasze plany. Tak. No i w tym momencie spadła z nas taka presja, że w ogóle muszą być kolejne edycje, że to trzeba jakoś gdzieś kontynuować w tej samej formie i zdecydowaliśmy, że nie ogłaszamy tej daty, że w ogóle nie wchodzimy w to miejsce, w którym mieliśmy robić to kolejne wydarzenie, tylko czekamy na to, co Pan Bóg będzie chciał zrobić. Tak, no myślę, że to było też właśnie to, co wspominałem już wcześniej, nie? W takie wsłuchiwanie się głosu Boga, że ta seria YouTube'owa, to wydarzenie nam pokazało, że no lepiej jednak chyba iść i robić rzeczy na Boże Słowo, niż tak jak my po ludzku uważamy i myślimy. Oczywiście wierzymy, że jakbyśmy zrobili nawet też tak po ludzku, żebyśmy powtórzyli wiele rzeczy na podobną skalę i tak dalej, że Pan Bóg by i tak się do tego przyznał. Ale my mamy takie pragnienie w sercu, czy właśnie robiąc te wydarzenia, czy jakieś inne, czy jak jeździmy na posługi, żeby oczekiwać więcej zawsze, nie? Żeby to nie zamknąć się po prostu na tym, co jest, no bo u Pana Boga mamy zawsze więcej. Nie wiem, czy tam było słychać, bo przyszedł SMS do nas, ale to napisał człowiek, który nam robi miks, chwała mu, więc oczekujcie więcej utworów z chwała mu. Tak nawiążę ładnie, żeby wyglądało. Tak. Zapiszczało lekko w uszach, ale daliśmy radę. Dobrze. Słuchajcie, a czy wracacie jeszcze do tych nagrań i czy wykorzystujecie je na przykład do swojej osobistej modlitwy? Czy one wam pomagają w przeżywaniu uwielbienia takiego w domu? Te na YouTubie tak, chociaż może nie tak często, wiecie, bo to jest tak, że jak się przy czymś pracuje. Ja powiem tak, ja montowałem wszystkie 14 odcinków serii tej YouTubeowej, więc ja każdy z tych 14 odcinków słyszałem minimum 5 razy, więc ja tam znam po prostu każdy akcent każdego słowa wokalisty. Ja się śmiałem do niektórych wokalistów, że jak chcecie, mogę was zastąpić, nie? Bo ja te wszystkie utwory znam. Ale to tak pół żartem oczywiście, a tak na serio myślę, że wracamy. Dzisiaj słuchaliśmy na przykład Pawia, wczoraj słuchaliśmy XY. Tak, to jest niesamowite. Michała Króla często jakoś tak... Że
wchodzimy, jakoś go słuchamy. Tak, jakoś słuchamy, ale myślę, że fajne jest też to. Ale przykład, ostatnio słuchaliśmy na przykład całego Life Experience też, nie? I to tak. Też jakoś tak na nowo nas buduje, tak. Bo... No. Ale chciałem powiedzieć jeszcze to, że to, co myślę, że chciałeś powiedzieć albo i nie, że jak się przy czymś pracuje, tak, to już może być tego trochę za dużo, nie? To, co powiedziałem pół żartem, że trochę tak już miałem przesyt tego wszystkiego, ale jak do tego wracamy do tego z wielką miłością i lubimy tego słuchać i oglądać, to tak czasami siadamy, oglądamy i mówimy, jeju, jakie to jest piękne, jeju, jakie to ładnie wyszło, jeju, jakie to jest super i w ogóle... Dopiero po czasie się też docenia. Tak, bardziej, po czasie jakoś tak zaczęliśmy doceniać, że to naprawdę no, udało nam się dzięki, że tak powiem, Bożej łasce stworzyć coś naprawdę pięknego i poznać wielu wspaniałych ludzi, nie? To jeszcze ostatnie pytanie takie z natury technicznych pytań o projekt ten YouTube'owy, ale też o ten projekt w Łodzi, o końcówkę, o chwała mu, uwielbienie. Ile osób w ogóle pracowało od strony technicznej, żeby to wszystko przygotować? Wiemy, ile osób oglądało, tak? Kilkaset tysięcy ludzi, już ponad miliony chyba ludzi oglądało na YouTubie, 10 tysięcy na arenie. Tak. Jeśli chodzi o ten projekt YouTube'owy, to chyba tam ekipa liczyła około 30-40 osób. Około 40 chyba. Tak, no. Ale tutaj przy Atlas Arenie... Zwiększyliśmy to 10-krotnie, można powiedzieć, bo było około 400 osób. Tak. No, oczywiście na różnych etapach, z różnym zaangażowaniem i w różnych miejscach. Przy budowie scen, wolontariusze, więc taki no, zakres. Całe zespoły, taki zakres, no. Tak. Sama orkiestra i chór to około 80 osób. Tak. Nie? No i tak można powiedzieć, że to było około... Tak około 400 osób, które pracowały, były zaangażowane, więc naprawdę taka porządna ekipa i kupę ludzi. No, którym jesteśmy, jak już mówiliśmy na początku, bardzo wdzięczni. Myślę, że nie tylko wy, ale te miliony ludzi, którzy też są odbiorcami tego wszystkiego, więc z całego serca dziękujemy wszystkim i wam też. Ale nie kończymy jeszcze naszej rozmowy. Jeszcze was trochę za język pociągnę. Bo wciąż o tym uwielbieniu. Rozmawialiśmy dużo o takiej technicznej strony, ale też oczywiście tam się przejawiały wątki duchowe. Ja chciałbym was zapytać, jak już odetchnęliście po tych wszystkich projektach, jak jesteście już w domu, Marcin, Irmina, jesteście sami daleko od tych tłumów. Jak wygląda wasze domowe, życiowe, prywatne uwielbienie? Myślę, że podobnie, więc Irminka opowie. My mamy akurat tak, że no mamy też taką możliwość ze względu też na charakter naszej pracy obecnie i tak dalej, że to, co jest dla nas ważne, to, że właśnie codziennie rano, jak wstajemy, to staramy zaczynać się dzień od uwielbienia. I my akurat staramy się być wierni w tym, żeby to było godzinę dziennie takiego rozpoczęcia dnia od uwielbienia. I wiem, że z jednej strony niektórym może się wydawać to jakoś super strasznie dużo, ale ja pamiętam, że jak my zaczynaliśmy praktykować to uwielbienie w naszym życiu, to zaczynaliśmy tak właśnie od 5, od 10 minut. Tak, jak ja 15 i 15 minut wytrzymałem, na początku byłem z siebie taki dumny. Tak, więc... Na początku było dla nas to takie super ciężkie, ale byliśmy w tym wierni, chcieliśmy być wierni, żeby to było taką regularnością, że stajemy na tej modlitwie 15 minut dziennie, a potem z biegiem czasu tak bardzo to pokochaliśmy i zobaczyliśmy, jak niesamowicie dużo nam daje to trwanie w Bożej obecności w tym uwielbieniu, że chcieliśmy po prostu jeszcze więcej. No i teraz mamy taką praktykę, że codziennie rano tak godzinę dziennie uwielbiamy. I cieszymy się, słowo, że tak. Mamy, cieszymy się, że po prostu mamy tą możliwość, bo zdajemy sobie sprawę, że ludzie mają bardzo różnie poukładane życie. Czytamy Słowo Boże i to jest taka modlitwa, która jest indywidualna. Ja wstaję wcześniej, Marcin modli się jestem później. Jestem śpiochem, więc modlę się później. Ale też staramy się raz w tygodniu tak wstawać na takim uwielbieniu małżeńskim naszym, gdzie razem się modlimy, no i oprócz tego też nasza wspólnota. Tak, jest wspólnotą uwielbienia, więc co wtorki też mamy jakieś takie wspólnotowe uwielbienia. Plus jeszcze myślę, że w ciągu dnia często u nas gdzieś te uwielbienie się też... Jedziemy samochodem, tak, jak szykujemy się do pracy, jak robimy cokolwiek innego, czy nawet Eucharystia, no to jest piękny moment po prostu uwielbienia Boga. Mnie niesamowicie kiedyś to powiedział lider uwielbienia u nas we wspólnocie, który ma też na imię Marcin. Ja pamiętam, jak mnie to niesamowicie dotknęło, jak on
po prostu kiedyś powiedział, że w Apokalipsie jest napisane, że w niebie trwa nieustanne uwielbienie. Dla mnie to był szok, serio, jakoś nigdy nie myślałam o tym przez te lat, jak chodziłam do kościoła. No i że w niebie nieustannie śpiewają święty, święty, święty. I mówię, wow, przecież my zawsze, ja wiem, że to jest taka podstawa podstaw niby, ale często sobie nie uświadamiamy sobie tego, że kiedy na mszy świętej śpiewamy ten moment święty, 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 to są te same słowa, które właśnie w niebie są wyśpiewywane przez, no, przez całe niebo, nie? I to chyba tak wygląda nasze życie z uwielbieniem na co dzień. No ale właśnie też w takiej naszej codzienności, w pracy, w tym, co robimy, jak się zachowujemy, no to takie mamy pragnienie, żeby tak naprawdę to wszystko pokazywało to, że... No, żeby żyć tym uwielbieniem. No, że to jest takie uwielbienie Chrystusa. Marcin w swojej książce Chwała mu jak uwielbiać mówi o tym, że uwielbienie często może nadać życiu pewne przyspieszenie. O to pytam wszystkich w zasadzie moich gości, czy w waszym życiu zauważyliście konkretną sytuację, tak, że bardzo. Uwielbienie... Nie... Bardzo. No to oddaję głos w takim razie i słucham z radością. My mieliśmy tak, że jak wstępowaliśmy do tej wspólnoty, no to nam się ta wspólnota kojarzyła, bo wiecie, bo my słyszeliśmy o tym, że trzeba Bogu dziękować i Go uwielbiać, no i tak, tak lubimy to i w ogóle. Wstępowaliśmy do tej wspólnoty i bardzo nam się ta wspólnota kojarzyła z posługą charyzmatyczną, z tym, że warto wsłuchiwać się w to, co Bóg mówi, jak mówi, że Bóg uzdrawia, że jest żywy, i tak dalej. I to wszystko jest prawda. No i jak przyjechaliśmy na pierwsze spotkanie i ktoś powiedział, że to jest wspólnota, która żyje uwielbieniem, że jest wspólnota uwielbieniowa, to my w ogóle, co? O co chodzi? Trafiliśmy pod dobry adres? Co to znaczy? Jakoś tak. I jak tak, im dłużej byliśmy w tej wspólnocie, to tym częściej słyszeliśmy, że w momencie, kiedy uwielbiamy Boga i modlimy się modlitwą uwielbienia, to rzeczy przyspieszają i żeby starać się o tą relację z Bogiem, a wszystko przyjdzie potem samo, nie? Żeby to nie było tak, że my szukamy tych cudów, że szukamy tych uzdrowień, że szukamy tego głosu Boga, żeby po prostu skupić się na nim, na tej relacji, na uwielbieniu i wszystko przyjdzie samo, nie? I jak patrzyliśmy na to, jak ludzie we wspólnocie żyją tym uwielbieniem, jak dla nich to jest ważne. Ile cudownych świadectw mówią co tydzień. Tak, ile w ogóle mi jest radości, takiego pokoju, no czegoś takiego niesamowitego, to właśnie to nas skłoniło do tego, żeby faktycznie stawać codziennie rano na tej modlitwie 5-minutowej, 10-minutowej uwielbiać. W pewnym momencie zauważyliśmy, że faktycznie tak jest, że jak dbamy o tą relację, jak dbamy o to uwielbienie, to wtedy reszta rzeczy przychodzi samo. I że zupełnie inaczej zaczęliśmy rozumieć też, jak słuchać głosu Bożego, jak wypatrywać Go w codzienności, jak szukać Go w codzienności, właśnie jak się modlić, że tak jakby te charyzmaty i ta posługa charyzmatyczna, którą też posługujemy teraz na co dzień i staramy się tym żyć, bardzo przyspieszyło w momencie, kiedy zaczęliśmy Boga uwielbiać i skupiać się na Nim, a nie na tym innym, żeby gdzieś te dary otrzymywać, mieć i tak dalej, nie? I myślę, że takim widocznym, bardzo mocnym znakiem na przyspieszenie z Panem Bogiem podczas uwielbienia jest to, że no w niecały rok zrobiliśmy serię 14 odcinków, o czym rozmawialiśmy, i wydarzenie na 10 tysięcy osób, więc no po ludzku to może się wydawać, no, że to jest naprawdę... jak to możliwe, nie? Ale no z Panem Bogiem to, co powiedziałeś, to mega wszystko przyspiesza i takie rzeczy są możliwe. Ja właśnie też, to jest dla mnie też taka niesamowita rzecz, że tak znowu nawiążę do mojego zeszyciku, bo jak otworzyłam też zeszyt 28 sierpnia 2021 roku, czyli na rok przed Chwałą mu dokładnie. I wiecie, my wtedy w ogóle byliśmy przed nagraniami tej serii na YouTube'a. W ogóle nie mieliśmy w planach żadnego, to było przed Life Experience, przed projektem Niebo, w ogóle nie mieliśmy w planach żadnego uwielbienia na hali, na Tlasarenie. I tego dnia mam właśnie zapisane takie zdanie, które przyszło mi w ogóle podczas modlitwy uwielbienia, że czuję, że to wszystko, co się dzieje teraz w moim życiu i że te plany związane z nagraniami różnych uwielbień prowadzą do jakiegoś jednego wielkiego uwielbienia na bardzo dużą skalę, gdzie będzie w to zaangażowanych bardzo dużo ludzi, że czuję, że po prostu ta wierność w tych drobnych rzeczach będzie miała taki duży owoc. I
jak ja to przeczytałam i zobaczyłam, że to zapisałam dokładnie rok przed chwałą mu, to dla mnie to był taki wow, Boże, w ogóle co ty robisz? Tak. Jakie to jest niesamowicie wielkie, piękne. Wiecie, bo to są takie momenty, kiedy cię to przerasta, nie? I tego w sumie samego dnia, rok przed chwałą mu na Atlas Arenie, odkryliśmy jakoś tydzień, dwa przed wydarzeniem, że nazwę chwała mu wymyśliliśmy 28 sierpnia też, nie? Więc tak. Rok, to też dla nas było... Rok powiedzcie chwała. Jeszcze, o co chodzi z tą nazwą właśnie, wytłumaczcie, bo myślę, że nie wszyscy kojarzą, o co chodzi z tym mu na końcu. To było tak, że kiedyś dzwoniliśmy się z Marcinem Zielińskim. Żeby się pomodlić o nazwę. Żeby się pomodlić, jaka ma być nazwa i w ogóle jak nazwać ten cały projekt. I to było właśnie 28 sierpnia, rok przed chwała mu na Atlas Arenie. Ta data była w ogóle przypadkowa, my nie wiedzieliśmy, że to jest jakaś tam zbieżność. No i tak, a dobra, to jak można nazwać ten projekt, tutaj jakieś mieliśmy wzniosłe pomysły, tak. Że może tak, może obecność, tak. Obecność, coś tam takie. I nagle zaczęliśmy się jakoś tak śmiać, wygłupiać, że może byśmy dali nazwę chwała mu, bo to jest takie trochę niegramatyczne, tak, trochę nie brzmi niezgrabne, to po polsku, trochę tak. Śmieszne, no ale chcemy przecież oddawać mu chwałę. A MU, no to dla nas był taki skrót od modlitwa uwielbienia, tak. Czyli chwała, modlitwa uwielbienia. Tak. Takie jest rozwinięcie. Ktoś nie wiedział, to tutaj wielką tajemnicę zdradzamy. Tak, od poważnych. Rozszyfrowaliście. Chwała mu. No, tak. Tak właśnie. Słuchajcie, bardzo, bardzo wam dziękuję za całą tą rozmowę. Myślę, że wątków jeszcze pewnie wruszylibyśmy mnóstwo i mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja kiedyś o tym porozmawiać i mam nadzieję, że to, co zapisałaś, Irmina, w tym swoim dzienniku o tym, że Pan Bóg Cię przygotowuje do uwielbienia na wielką skalę, że to wydarzenie w Łodzi to nie było to jeszcze, ale że czeka nas coś jeszcze większego i o to będziemy się modlić i prosić Pana Boga, aby swoją chwałę objawiał. Tak. Mam już coś tam w serduszku, się powoli coś tam tkli. Więc też się módlcie i za nas, i za całą ekipę. Dokładnie. I zobaczymy, co dalej. I mamy nadzieję, że coś z tego naszego chaotycznego mówienia było zrozumiałe, bo mamy tyle rzeczy, które byśmy się chcieli podzielić w sercach, że to... No, tak. Ale módlcie się za nas, za to, co Pan Bóg chce robić dalej, bo chcemy dalej się wsłuchiwać, dalej robić rzeczy na Jego chwałę, to na pewno. I dziękujemy Ci bardzo za rozmowę. I dziękujemy Wam za zaproszenie. Bardzo dziękuję, że odpowiedzieliście pozytywnie na to zaproszenie. I tak jak mówiłem, mam nadzieję, że będzie okazja spotkać się raz jeszcze i mam nadzieję, że to będzie już w rzeczywistości fizycznej tak zwanej, a nie tylko online'owej. Byłoby super. I zapraszam oczywiście wszystkich naszych oglądających. Jeśli chcecie przeżyć raz jeszcze cały projekt Uwielbienie, na pewno pod tym filmem w opisie, w komentarzach znajdziecie link do całej serii Chwała Mu, jak uwielbiać, abyście mogli raz jeszcze to przeżyć i wejść w tę głęboką modlitwę uwielbienia. Raz jeszcze dziękuję. Irmina i Marcin Śliwińscy byli moimi gośćmi. Marcina, bo na pewno jest piękna, bo jest piękna, dobra. Nie potrafimy reklamować rzeczy. Jest dobra na pewno. Ale zapraszamy także w opisie na pewno znajdziecie link do książki Marcina. Będziecie mogli przekonać się o tym, jak uwielbiać i piękne świadectwa wyczytać w tejże książce o tym, jak uwielbienie zmienia życie wielu, wielu ludzi. Raz jeszcze dziękuję. Dziękuję wszystkim oglądającym. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam serdecznie. Z Bogiem. Pa. Zacznij wielbić Boga, wpadniesz w rzekę, która zacznie płynąć i nie będziesz się po prostu orientował, gdzie jesteś w pewnym momencie, ale będziesz tam, gdzie Bóg chce cię mieć. I kiedy ludzie będą przychodzić do waszych wspólnot, do waszej wspólnoty, żeby przyszli i żeby ożyli. Przygotuj się na Jego przyjście. Uwielbieniem.